Jednym z poważniejszych problemów Stanów Zjednoczonych, dlaczego wirus rozprzestrzenia się tutaj tak szybko i bardzo skutecznie, jest to, że Stany Zjednoczone nie mają systemu ochrony zdrowia takiego, jaki my znamy na przykład z krajów europejskich, właściwie z całego świata, chociaż tutaj kraje europejskie są chyba najlepszym przykładem. W Stanach Zjednoczonych system ochrony zdrowia to jest po prostu zwykły, prywatny biznes. Jakie to ma konsekwencje? No na przykład takie, że za ubezpieczenie trzeba płacić i trzeba płacić bardzo duże pieniądze. Wykupienie ubezpieczenia prywatnego na rynku to jest kwota w okolicach $1000-1200 i jest to ubezpieczenie bardzo tanie, które w dodatku nie zapewnia zdecydowanej większości usług. Jeśli więc mówimy o ludziach, którzy pracują w usługach, którzy pracują w barach, w restauracjach, dostarczają pizzę, którzy sprzątają budynki, tych ludzi po prostu nie stać na wykupienie ubezpieczenia. W tej sytuacji, nawet jeśli odczuwają oni jakieś objawy chorobowe, to nie ma na to szans, żeby podjęli leczenie, bo nie stać ich na to, żeby pójść do lekarza, dlatego że wizyta u lekarza będzie ich kosztowała kilkaset dolarów bez ubezpieczenia, a oni tych pieniędzy po prostu nie mają, bo stanowi to bardzo poważny uszczerbek ich domowego budżetu. W dodatku, jeśli okaże się, że będą chorzy i będą musieli zostać w domu, bo nikt nie pozwoli im pójść do pracy, nie będą zarabiali pieniędzy, dlatego że zdecydowana większość z nich, chociaż pracuje niemalże na pełny etat, nie ma podpisanych takich umów. Oni pracują jako freelancerzy, nawet jeśli tylko i wyłącznie dostarczają przysłowiową pizzę. Jeśli więc nie pójdą na tydzień, na 10 dni, na 14 dni do pracy, przez te 2 tygodnie nie będą zarabiali pieniędzy. W związku z tym ludzie, którzy nawet mają objawy i podejrzewają, że mogą mieć koronawirusa, bardzo często nie tylko nie chodzą do lekarza, ale też dalej chodzą do pracy. W tej sytuacji system, prywatny system opieki zdrowotnej pokazuje całkowicie swoją niewydolność, dlatego że każe ludziom pracować, zmusza ludzi do chodzenia do pracy nawet wtedy, kiedy są chorzy, i powoduje, że choroba rozprzestrzenia się znacznie szybciej i są znacznie mniejsze szanse na to, żeby ją zatrzymać.